Za którą trzeba będzie zapłacić $500 000. Potrzeba będzie kilku miesięcy, by naprawić zdemolowane przez nastolatków pociągi w Lesznie. 14-latek razem z młodszym o 2 lata kolegą wybijali szyby i niszczyli wagony stojące na bocznicy. Chłopcy odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Powybijane szyby, uszkodzone drzwi i toalety. Ciężko uwierzyć, że to efekt działań 2 chłopców z Leszna, 12- i 14-latka. Skala zniszczeń tych pociągów jest naprawdę ogromna. Uszkodzeniu uległy 4 pociągi stojące na bocznicy. Sprawcy swoją uwagę skupili praktycznie na szklanych elementach tych pociągów. Młodociani chuligani w kilkadziesiąt minut wyrządzili szkody wyceniane na ponad $500 000. Posłużyły im wybijaki, które znaleźli wewnątrz pociągów. Nastolatkowie zostali złapani na gorącym uczynku. Policja nie ujawnia, jak tłumaczyli swoje zachowanie. To jest też jakiś taki mechanizm wśród nastolatków uzyskiwania trochę pozycji społecznej w grupie. Im odważniejsze, bardziej niebezpieczne zachowania pokazują dzieciaki, tym wyższą pozycję w grupie często mają. Sprawą chłopców zajmie się teraz sąd rodzinny. Ogłoszono im zarzut uszkodzenia mienia. Zostali przesłuchani w towarzystwie dorosłych członków rodziny. No i przyznali się do popełnienia tego przestępstwa. Straty wyrządzone przez chłopców najprawdopodobniej będą musieli pokryć ich rodzice. Ręce upadają. Tak. Karać dla przykładu. Może następnie zaczną myśleć. Bardzo, bardzo dużo dzieci ma w tej chwili problemy i to jest taki powód ogólny, w którym trzeba by się zastanowić. 4 uszkodzone składy czekały na przegląd techniczny. Teraz ich naprawa potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Dla wydarzeń Piotr Kotwicki, Polsat News.